Dziękuję Wam bardzo za przybycie. Słuchajcie, wiem, że jest ciężko, zjedliście, było słodkie, tak? Były deserki, trójkąt hawajski ktoś jadł, taki ten. Czy to miało coś wspólnego z Hawajami? Nie wiem, tam była czekolada, orzechy, takie rzeczy. Nie wiem, śmialiśmy, że kucharz surfuje, nie? Czy to miało wspólnego z tym. W sumie słuchajcie, no mam ciężko. Na początku prezentacji powinno się zbudować trochę autorytet. Nie działał mi rzutnik, generalnie słuchajcie, tak swoją drogą pierwszy raz zaczynam za tydzień pracę, kiedy będę miał formalnie wpisane, że jestem analitykiem biznesowym. I mówię na taki temat buzzword agile, który chyba już był poruszany milion razy. W ogóle słuchajcie, jest taki zakład. Czy jest ktoś, kto nigdy nie słyszał o technikach zwinnych, nie był na żadnym szkoleniu ani prezentacji, niech podniesie rękę. Nie, naprawdę? Nie, serio? Słuchajcie, nie 2007 dzwonił was zabrać z powrotem, nie? To jest takie... Nie, podejrzewam, że nie ma takiej osoby. Ja byłem przekonany, żeby we mnie ktoś coś rzucił i na pewno bym nie dostał, nie? Słuchajcie, no temat jest oklepany. To będzie historia na temat tego, jak ja ten temat rozumiem, co jest w nim dobrego, co jest w nim złego. Słuchajcie, jak nie mogę zbudować autorytetu, to może go podburzę, nie? Słuchajcie, no ja występuję na konferencji i mam nadzieję, że jestem... To jest takie coś, co tutaj mówiliśmy na tej konferencji, że prawdziwa wiedza jest w tym, czego nie wiemy. Taka myśl z Konfucjusza, tak? I to się poprawnie nazywa efekt Dunninga-Krugera. To znaczy, że najwięcej do powiedzenia mają te osoby, które nie są świadome tego, ile tego jeszcze nie wiedzą. Więc być może ja jestem takim przypadkiem, że pcham się na konferencję, mówię wam prezentację, a tak naprawdę jestem totalnym laikiem, laikonikiem, tak? Jak to się mówi na tym, na to wszystko. Ja mam nadzieję, że jestem poza już tym szczytem głupoty, jak ja to nazywam, że coś nie wiem. O, to jest takie dobre prawdopodobieństwo, że tak może być. I moja prezentacja, jak już mówimy do Konfucjusza, to moja prezentacja to jest prezentacja Dalai Lama. Wiecie, jak Dalai Lama zamawia pizzę? Poproszę jedną ze wszystkich. To moja prezentacja jest ze wszystkich. I tak zacząłem swoją prezentację żenującym żartem prowadzącego. To też jest dobra technika rozpoczynania prezentacji, ale będzie jeszcze jeden suchar, o tym będzie za chwilę. Bo słuchajcie, o czym ja będę mówił? Ja będę mówił o takich obrazkach, które są, jak mi pomożecie trochę rozkodować. Ja miałem dosyć słowa agile. W swojej wielkiej korporacji, trzyliterowej firmie przechodzimy przez agile transformation, tak zwane. Słuchajcie, mnie to się kojarzy z marnotrawstwem karteczek na oknach, gdzie wyklejają, że my jesteśmy agile. Tych agili mam po dziurki w nosie, mam gile w nosie od tych agili. I takie, nie wiem, to teraz może ten suchar, nie? Żeby było. Wyobraźcie sobie taki sklep GS-owski gdzieś w PGR-ze, nie? Taka mała wieś, podjeżdża pod ten sklep najnowszy model Mercedesa, wychodzi pani w butach Prady, facet w najnowszym garniturze, podchodzą do środka, pani ładuje wodę mineralną, facet podchodzi do lady i mówi: przepraszam bardzo, czy jest ser Roquefort? A co to jest? No taki ser z pleśnią. I rezolutna sprzedawczyni mówi: no nie mamy, ale mamy parówki Roquefort, chleb Roquefort, pasztet Roquefort, wszystko mają, nie? To generalnie u mnie w firmie, słuchajcie, wszystko jest agile, nie? Nie mają tego tak naprawdę, co powinno być, ale wszystko inne jest agile'owe. I to jest, takie sobie obrazki zebrałem, nie? Wszyscy znacie agile, tak? Kojarzycie, wiecie, co się zrobimy. I tu zaczynam swoją historię tego, jak ja to wszystko poznawałem, jak pracowałem jako analityk biznesowy i jak mi wmawiali, co jest niedobre, a co jest dobre, tak? I jak ja muszę być zwinny, jak ja muszę być świetny, żeby zadowolić klienta i że zwalamy w brak dokumentacji na to, że jesteśmy agile na przykład, tak? No bo to można w ten sposób robić. Słuchajcie, cztery obrazki, które mi się bardzo podobają, które z tego może rozkodujemy. Pierwsze, tak ktoś grał w folk, to jest... symbol, ja się przesunę, kurczę. To jest symbol zwinności, tak? Będę mówił dzisiaj o technikach zwinnych, będę dzisiaj mówił o tym, co ja sobie z tego biorę, co uważam za dobre, jak ludzie to źle rozumieją. Będziemy sobie mówić o... Churchillu? Nie. Będziemy mówić o tym, co on pokazuje, o modelu V. To jest to, co u mnie jest najważniejsze. Będziemy sobie mówić o wodospadach,
bardzo fajnie jest nad Niagarą, jak ktoś nie był, to polecam, fajne wakacje, prawda? I będziemy sobie mówić o chole, o skramie. Słuchajcie, co my wiemy? Wiemy, jak wygląda ta początkowa faza naszego zbierania tych wszystkich wymagań. Wiemy, jak to wszystko wygląda w takim modelu zwanym kaskadowym. To uważam, że wszyscy słyszeli o Agile'u, to wszyscy mieli takich slajdów miliony, już w swoim życiu widzieli. Tak? Ja tak pracowałem i tak pracuję i tak będę pracował, może z małymi wyjątkami. To znaczy, chyba wszystko się zgadza, tak? Najpierw idziemy do klienta, tutaj już na tych prezentacjach było, że ważny jest cel biznesowy, tak? Ważne są te wymagania wysokiego poziomu, które musimy sobie zadać i to jest pierwsza rzecz, o którą tutaj wszyscy pytali. Po co tak naprawdę wszystko robimy? I to jest ta nasza pierwsza faza. I później mamy ten nasz design, tak? Budujemy nasze rozwiązanie i testujemy, potem jeszcze może być maintenance, testowanie i tak dalej, to są te poszczególne rzeczy, które się zmieniają w czasie. Nazywamy to modelem kaskadowym. To nie jest prawda, tak się już nie robi żadnego projektu, bo zapominamy o jednej ważnej rzeczy, o testerach. Słuchajcie, kto pracuje jako business analityk z testerami na samym początku projektu, niech podniesie łapkę w górę. Raz, dwa, trzy. Okej, super. To nawet bym dostał, jakbym się też, żebyście we mnie czymś rzucili. To jest bardzo dobrze. Słuchajcie, model tak naprawdę w tej chwili, jeżeli mówimy o takim tradycyjnym podejściu, wygląda tak. Mówimy o modelu V, nie mówimy o modelu kaskadowym. Tak to powinniśmy generalnie mówić, że te testy już są na każdym etapie działania naszego projektu. Ten Simplified V model, aha, to taki dualizm językowy, nie? Musicie sobie tłumaczyć na żywo, bo prezentację może wykorzystam sobie w przyszłości do anglojęzycznej widowni. Słuchajcie, no są różne typy testów na każdym etapie życia produktu i musimy uczynić zadość konferencji, która się odbywa równolegle do nas, test Vares, tak? Oni mówią o, przede wszystkim o tym, ja sam, jak mój kolega, który tutaj będzie w piątek przemawiał, Tomasz Dubikowski, w mitologii chrześcijańskiej jest święty Mateusz, to ja będę takim Mateuszem, ewangelistą jakości, więc będę wam mówił trochę właśnie dobrych rzeczy na temat tego, jak zachowywać jakość w projektach. Sam, słuchajcie, jestem, to już Karolina mówiła, że robię konferencję TestFest i moim hobby oprócz analizy biznesowej jest również utrzymywanie jakości w produktach, bo przez to miałem bardzo fajną pracę i odszedłem właśnie przez ten brak jakości. To był podstawowy problem. Dalej bym tam pracował, gdyby to wszystko było zachowane, co tutaj jest. Także mamy ten model V, już w literaturze się mówi na to, że mamy walidację i weryfikację na każdym szczeblu życia tego projektu i zalecane jest, że słuchajcie, są zespoły, kiedy biznes analitycy siedzą razem z testerami, w przypadku jest coś takiego jak testowanie wymagań, robicie testowanie wymagań biznesowych na przykład u siebie? Nie? Kto podniesie rękę, kto testuje wymagania? No mało. Dobrze. No, kurczę, przyda się moja prezentacja. Cieszę się niezwykle, że chociaż coś takiego jest. I czy to jest złe? Nie, to nie jest złe. Są projekty, są typy projektów, kiedy to się jak najbardziej sprawdza, kiedy mamy brak kontaktu z klientem, on nam ufa, mamy pewne, słuchajcie, dziedziny. Czy jest ktoś, kto jest z branży farmaceutycznej, albo robi oprogramowanie medyczne, albo takie rzeczy? No i tam się inaczej nie obejdzie, tak? Mamy wszystkie FDA-ki, mamy standardy, mamy określone rzeczy, które muszą być w specyfikacji, zestaw dokumentów, które trzeba dostarczyć, które muszą być wykonane przed rozpoczęciem działania, tak? Tam ta dokumentacja jest niemal tak samo ważna jak sam produkt i cykl produkcji oprogramowania trwa 2-3 razy dłużej właśnie ze względu na to, że trzeba taką dokumentację napisać. Okay. I słuchajcie, i tak co to wszyscy wiemy, to się nazywa metoda Big Modeling Upfront i jest to jak najbardziej działająca metoda, która była stosowana, słuchajcie, no, wysłali ludzi na Księżyc czymś takim, tak, budowaniem w ten sposób. Działa to w projektach dotyczących normalnych, nieinformatycznych, kiedy potrzebujemy dokładne estymacje, kiedy podejmujemy decyzje wcześniej, kiedy wiemy wszystko na temat infrastruktury, kiedy jest to na przykład mały projekt, który nie wymaga dodatkowej specyfikacji, jest to standard w wielu organizacjach do tej pory i ta wiedza domenowa na przykład nie jest dzielona razem z zespołem, który projektuje i który pisze dane oprogramowanie.
I teraz oczywiście na to wszystko, na tą wiedzę, którą wiedzieliśmy, która jest taka skostniała i na te wszystkie projekty, poszliśmy na pierwsze szkolenie Agile, przynajmniej ja poszedłem. No i się dowiedziałem, że jest z tym bardzo dużo rzeczy nie tak, że takie modelowanie prowadzi do tak zwanych waste'ów, że sobie chodzili inżynierowie Toyoty i sprawdzili, że dużo czasu marnujemy, że nie potrzebujemy tak dużej ilości dokumentacji, że nie mamy miejsca na polepszenie, że jak już coś zamodelowaliśmy, jak już coś napisaliśmy, nie ma żadnej możliwości ulepszenia naszego produktu, jest problem ze zmianami, które zawsze nie jesteśmy odporni na zmiany w danym produkcie. Morale naszego zespołu jest takie, że traktujemy ich jak małpy do pisania kodu, że oni nie mają żadnej możliwości podjęcia decyzji, żadnej możliwości zbudowania jakiejkolwiek architektury, no, własnych rzeczy. No i nasze decyzje podejmowane są na samym początku bez posiadania wystarczającej ilości informacji, tak? A wczesne decyzje to są często złe decyzje. Decyzje powinniśmy podejmować jak najpóźniej się da, wtedy, kiedy mamy jak najwięcej informacji, przynajmniej taka jest zasada. No i zostałem zderzony między tym modelem i między technikami Agile. Potem w mojej firmie nastąpiła wielka Agile Transformation, tak? Czyli wypisywaliśmy karteczki na oknach, mieliśmy tablice kanbanowe, rysowaliśmy na spotkaniach z klientami flamastrami i doszliśmy do takich rzeczy, co się nazywa Misunderstood Agile, czyli te wszystkie błędy, które tutaj były. Brak dokumentacji, który tłumaczyliśmy tym, że przecież my jesteśmy tacy zwinni, tacy świetni, tak, że tego nie potrzebujemy. Nie wiadomo było, jak testerzy mają testować, nie wiadomo było, co klient oczekiwał na początku. Brakowało jakiejkolwiek dokumentacji. Nasze estymacje poszły w las. Nie wiemy, ile czasu trwa projekt, przekraczamy deadline'y. Przecież zadowolenie klienta miało być na samym początku i miało być naszym podstawowym priorytetem. I słuchajcie, odporność na zmiany, tak? To nie jest tak, że to zarządzanie naszymi wymaganiami nie ma takiego procesu. Ten proces powinien być i powinien być tak doskonały, że radzi sobie z każdą zmianą, którą mamy na każdym etapie projektu. Znaczy, że my mamy procedurę, każdy z członków zespołu wie, co robić, wiemy, jakie dokumenty zmienić, wiemy, jakie miejsca w projekcie zmienić, żeby sobie z jakąś zmianą naszego wymagania poradzić. I mówiliśmy sobie, że słuchajcie, na przykład firmy robią Scruma, bo codziennie się na przykład spotykają, wszyscy na spotkaniu mówią, co zrobili. Przenoszenie odpowiedzialności z project managera niżej, do każdego członka zespołu, który się każdy wyspowiada przed wszystkimi, co on wczoraj zrobił, bądź czego nie mógł zrobić. I ma taki naturalny pad nad sobą codzienny, żeby dostarczać jakąś część naszego produktu, jakąś część oprogramowania. To w tle tego Scruma jest, tak? To jest w jakiś sposób jedno z narzędzi do tego, żeby zwiększyć produktywność. Po to są te spotkania. To jest jedna z rzeczy, po której się to robi. Ale oprócz tego też się ufa ludziom, że oni będą coś robić to, co od nich wymagamy, to, co mamy zrobionego w sprincie. I bardzo często to, co kupimy, wprowadzając techniki zwinne, to jest brak kontroli, brak jakiejkolwiek odpowiedzialności naszych zespołów. Chciałem powiedzieć, że zaufanie do członków projektu, jak oni mają projektować różne rzeczy, jak oni mają wymyślać rozwiązania, nie powoduje to, że utracamy kontrolę jakąkolwiek nad naszym projektem. I teraz, co jeszcze w takim naszym Scrumie? Sobie menadżerowie wymyślili, że my wszyscy będziemy siedzieć razem, tak? Że nasze projekty, obojętnie czy ja jestem biznes analitykiem, wdrożeniowcem, programistą i tak dalej, ja siedzę ze swoim projektem razem, bo będziemy razem rozwiązywać te problemy. Słuchajcie, to nie znaczy, że ta komunikacja będzie doskonała. My najpierw powinniśmy myśleć o komunikacji, a potem o tym, czy my będziemy siedzieć razem, osobno, czy cokolwiek. Poza tym część rzeczy się traci, słuchajcie. Są ludzie, którzy siedzą w projektach, w swoich zespołach projektowych, rozmawiają o tym, jak rozwiązywać jakąś rzecz dla konkretnego klienta, dla konkretnego projektu, ale nie rozwijają swoich kompetencji w zakresie swojej profesji. Jeżeli ja siedzę z innymi biznes analitykami, to mam dostęp do ich technik, do ich narzędzi, mam dostęp do rzeczy, które mnie interesują w moim rozwoju osobistym, a nie, żeby, nie wiem, wypożyczalnia samochodów klienta dobrze działała, bo być może to nie jest każdego celu w życiu, żeby być doskonałym w swoim projekcie, tylko być może ktoś chciałby być lepszym analitykiem, lepszym programistą, lepszym testerem, lepszym project managerem. Więc słuchajcie, to wszystko należy wyważyć, to jest wszystko dla ludzi i
przede wszystkim musimy wiedzieć, po co coś robimy, a nie głupio podążać za tymi naszymi technikami agile'owymi, za tymi rzeczami. No i ta satysfakcja klienta, to ta satysfakcja klienta nie jest celem naszym, takim nie jest naszym pierwszym obiektem, bo klient zadowolony to nie zawsze jest dobrze, słuchajcie, tak, to jest nasza konsekwencja dobrych wyborów i tego, jak prowadzimy taki projekt. Więc słuchajcie, zderzyłem się ze starym projektem, ze starymi metodykami. Zostałem źle wprowadzony Agile w wielu momentach, bądź te niezrozumienie tych technik, które były. To nie jest to, że Agile jest zły, słuchajcie, też mnie nie zrozumcie. To jest niezrozumiane wprowadzenie technik agile'owych. To jest to, gdzie ludzie popełniają błędy przy tym wszystkim, gdzie takie coś jest wprowadzone w projektach. I potem poszedłem na jakieś szkolenie, gdzie mi pokazano jeden z metod, to się nazywa proces robienia wymagań Bolera, tak? Takie coś. Pójdziecie sobie gdzieś tam, wygooglacie, możecie sobie przejść szkolenie z czegoś takiego. Ja tylko pokazuję ten slajd, nie będę was męczył przechodzenia przez ten workflow, tylko jakieś rzeczy, które sobie zobaczyłem. Co tutaj jest agile'owego, dlaczego to jest dobre, dlaczego ludzie to chcą. Zobaczyłem parę fajnych rzeczy. Zobaczyłem, że jest coś takiego jak requirement specification. Kurczę, to jest dokument, który się robi normalnie w waterfallu, tak? Przed każdym tym. No, a to jest agile'owe. Zobaczyłem sobie reuse library, że używamy podobnie w częściach artefaktów, które potrzebujemy. Zobaczyłem sobie cykle, tak? Zobaczyłem sobie całą iteracyjność, która jest w Agile'u, którą też musimy w jakiś sposób mieć. I zobaczyłem sobie bardzo dużo obrazków. Stakeholders, management, customer needs. Wszystkie te rzeczy, które są dla mnie ważne, czyli komunikacja, tak? Czyli te wszystkie rzeczy, które chciałem. Czyli mam przykład jakiegoś procesu, który zbiera wymagania. Swoją drogą polecam sobie pójść na, są nawet online'owe szkolenia z tego, możecie sobie zobaczyć. I zobaczyłem, jakie są idealne właśnie rzeczy w środku w danym procesie, które powinny się zadziać u mnie w firmie, u was w firmach, żeby ten proces pracowania z wymaganiami był dobry. I co ja dalej wymyśliłem? Aha, popatrzyłem sobie jeszcze na spis w SRS-ie według jednego ze standardów, właśnie to jest do oprogramowania medycznego, na jaki typ dzielimy wymagania. Uważałem to za bardzo dobrą rzecz, bo przynajmniej mamy w jakiś sposób strukturę, jest to lista kompletna, która mi mówi, co ja mogę z tym wszystkim zrobić. Co ja jeszcze wiedziałem ze swoich wcześniejszych szkoleń, że mamy te trzy warstwy, to chyba ktoś mówił poprzednio ode mnie, warstwę biznesową, warstwę użytkownika i warstwę produktu. To też wiemy z tradycyjnych rzeczy. To mi się wszystko bardzo, bardzo podobało. I teraz próbując połączyć te rzeczy, które mi się podobały w Agile'u, próbując połączyć te rzeczy, które mi się podobają tutaj, stworzyłem, uwaga, idealny proces, przynajmniej charakterystyki idealnego procesu pracy z wymaganiami w technikach zwinnych. Dziękuję i uwaga, nie powiem wam, jak on wygląda, tylko pokażę charakterystyki, jakie powinny być. Musimy wspierać komunikację, czyli to będzie jeden z naszych celów w takim procesie. Nie ma nic bardziej agile niż praca z klientem face to face i dyskutowanie na temat wszystkiego, natomiast są problemy z tym, tak? Musimy wiedzieć, o czym rozmawiać, przygotować, nie marnować czasu. O pracy ze stakeholderami to możemy mówić przez, słuchajcie, na wykładach kilka godzin tutaj i projektować takie spotkania, ale komunikacja jakakolwiek musi być i nasz proces musi to wspierać. Powiedziałem, że musi być na tyle idealny proces pracy z wymaganiami, żeby zaakceptował zmiany, jakiekolwiek mamy. Musimy się przyzwyczaić do tego, że zmiana to nie jest, to jest coś, co nastąpi i musimy być na to przygotowani. W tym procesie Bolera zauważyłem, że oni mają ponowne wykorzystanie artefaktów, na przykład części z technik, fragmentów designu, jakieś PBI-ki możemy sobie używać podobnie, więc fajnie by było zaimplementować proces, który będzie w stanie wspierał ponowne wykorzystanie pewnych elementów. Wymyśliłem sobie, o tym może z wami podyskutować, żeby było wbudowane badanie zależności między wymaganiami a poszczególnymi elementami systemu, traceability. Jest to, słuchajcie, jako ewangelista jakości, powiem wam, że jest to jedna z najważniejszych rzeczy, która nam się może przydać. Traceability już na samym początku etapu projektów, kiedy mamy narzędzia, które umożliwiają nam połączenie wymagań z elementami projektu. I ja wam powiem, nie zawsze, bo to zależy, czy nam się to opłaca, czy nie, czy jest nam to do czegoś potrzebne. Ale ja uważam, że w idealnym, dużym projekcie taka wbudowana matryca zależności powinna być.
powinniśmy mieć review, nasze wymagania powinny być cały czas sprawdzane, tak? Powinniśmy mieć dekompozycję, tak? Rozbijanie dużych elementów na mniejsze w każdym miejscu. Powinniśmy mieć nasz proces, który pomaga nam ustawić kolejność i planowanie. Tak, dałem radę. Dodatkowo, słuchajcie, to co tutaj mówiliśmy, że fajnie jest, kiedy ta wiedza jest dzielona pomiędzy członków zespołu. To się nazywa, bardzo ładne słowo, collective wisdom. I żebyśmy właśnie te rzeczy dodatkowe spróbowali z tego skorzystać, tak? Że jak ktoś, programista, jest fanem dokumentów handlowych, to wykorzystajmy jego pasję i niech się tym pochwali, tak? Niech zaproponuje jakieś rozwiązanie, być może mamy jakiegoś eksperta na pokładzie. I taki fajny sposób, że jeżeli będziemy robić taki proces agile'owy, to wykorzystajmy agile, żeby robić agile, tak? Być może to jest ewolucja, być może potrzebujemy iteracji, być może nie musimy wszystkiego robić rewolucją na raz, być może możemy wprowadzić sobie część z tych technik, narzędzi, część z tych charakterystyk zapewnić i wdrażać to iteracyjnie. To zawsze będzie łatwiejsze. Słuchajcie, ludzie są bardzo oporni na zmiany. Nasze firmy są skostniałe, nasi menadżerowie muszą widzieć, że coś działa, więc ja bardzo zachęcam do tego, żeby korzystać z technik zwinnych, żeby wprowadzać techniki zwinne. Ha, bardzo fajne. No i taki sobie proces wymyśliłem. Tak, teraz zróbmy to, nie? Więc sobie wymyśliłem, że to powinno działać mniej więcej tak, że nasze backlogi powinny być takim żyjącym, cały czas rolującym się systemem, procesem, którym przeglądamy nasze wymagania, user story, cokolwiek to jest, czy elementy backlogu. Te, które są na wyższym priorytecie, one mają większe detale. Dodatkowo w każdej chwili jesteśmy gotowi na przyjęcie nowego. Wyciągamy te, które nam są potrzebne w danym momencie, dokumentujemy te, które nam są potrzebne w danym momencie. Tak, tak to mniej więcej powinno wyglądać. O push, pull i push muszę mówić. Wiecie, co to znaczy? Tak, nie, kto nie wie? Nie będę tam. Słuchajcie, no chodzi o to, że nie wypychamy wszystkiego na wszystkich rzeczy, które są do danej funkcjonalności naraz. Tak? To każdy wybiera to, co jest potrzebne. Wybieramy w ostatnim możliwym momencie to, co nam jest zawsze potrzebne do naszego projektu. To tak jak, bo to wymyślili inżynierowie znowu z Toyoty, którzy sobie stwierdzili, że zamiast produkować milion silników i one mają stać na magazynie, to oni będą produkować do ilości zamówień samochodów, tak? Czyli produkują jeden do jednego, tylko w danym momencie tyle, ile jest zamówień. To my też tak róbmy z naszymi wymaganiami. Dokumentujmy i pracujmy tylko nad tymi, które są potrzebne w kolejnych sprintach, tak? Nie wypychajmy wszystkiego do programistów, bo być może coś się zmieni, bo być może dostaniemy nowe dane, nowe wymagania, dostaniemy zmianę. Nie modelujmy wszystkiego na starcie. Tak, no to tak powinien wyglądać mniej więcej ten proces, jakieś narzędzia, które są do tego. O traceability może porozmawiamy w kuluarach, bo mam mało czasu. Czy to się opłaca, czy nie, w zależności od wielkości projektów. Bardzo, bardzo polecam, żeby wykorzystywać narzędzia, chociażby Excela, do połączenia wymagań z naszymi elementami, modułami. I uważam, że jest bardzo warto z perspektywy jakości i powinniejszego testowania oprogramowania. I miałem w opisie, że mam powiedzieć sobie o User Stories. User Stories jako jedno z narzędzi. Chyba nie ma osoby, która nie słyszała o User Story do tej pory. Chyba, że ktoś się przeniósł w czasie. Nie. Nie będę o tym mówił, bo to jest banał. Taka fajna firma, co facet sprzedawał buty na targu i zrobił jedną z największych firm w Polsce i w Europie sprzedającą obuwie, CCC. To jest ważne w user story, tak? Bo oprócz wiemy, jak wygląda user story i tak naprawdę czym user story jest. Jest pewnym narzędziem, który ma nam zapewnić trzy literki C. Komunikację, jest to obietnica tego, że my ze sobą porozmawiamy na dany temat. Jest to na karcie drugie C, kart, czyli że to jest przyswajalne dla jakiejś osoby w skończonym czasie, że to się mieści na jednym z naszych rzeczy. I trzecie C to jest confirmation, czyli że mamy wszystkie rzeczy na tym naszym user story, które my tak naprawdę potrzebujemy. I to nasze user story spełnia taką rzecz, która się nazywa invest. I obojętnie, czy ja będę mówił o user story, o wymaganiu, o jakimś elemencie, tam work itemie, o jakimś rzeczy dotyczących, nie wiem, designie interfejsu, nad którym pracujemy, to fajnie, żeby zmieniał te rzeczy. I słuchajcie, poszedłem dalej. Wymyśliłem, że można te rzeczy testować i mam taką checklistę i to się nie będzie nazywało invest, tylko prezentuję wam wersję 2.0,
tego czegoś. Bardzo łatwe w zapamiętaniu. Invest, tak. I takie coś będziemy się uczyć, że każdy nasz element backlogu sprawdzamy poza tym, że jest, jak to było, independent, negotiable, valuable, estimable, small, testable. To chyba też, jak byliście na jakimś odwaliu, to wiecie. Oprócz tego sprawdzimy jeszcze parę innych rzeczy, bo ta lista nie jest zamknięta. Ja jeszcze czekam na propozycje, co możemy tutaj dodać przy testowaniu naszych wymagań i że jeszcze popracujemy nad tym skrótem, nie? Żeby to fajnie działało. Jeszcze tutaj zaznaczyłem sobie traceable. Widzicie? To jest dla mnie bardzo ważne. To może na pytania zostawimy sobie do tego później. No i mamy te różne inne techniki, które jak najbardziej popieram i mówię, żeby być ostrożnym we wprowadzaniu tego i wiedzieć, po co to robimy, bo to powinno nam przyświecać, czyli jakieś change case'y, diagramy, sketch'e, modele. To nie muszą być wymagania sztywno zrobione listy wymagań, z naszej requirement specification. Mogą być to różne rzeczy, które są agile'owe, mapy, use case'y, te kanban boardy, ale róbmy to z głową, błagam was, nie? Żebyśmy potem nie mieli misunderstood agile w naszych procesach i w naszych firmach. Wiemy, po co to robimy. I podsumowując moją prezentację, chciałem powiedzieć taką, z czym was chciałem zostawić, że używajmy technik zwinnych i zarówno narzędzi, jak i elementów, które są w tych wszystkich rzeczach zrobione, bo to się opłaca, jest to udowodnione empirycznie w badaniach, że projekty, które z tego korzystają, mają większą szansę sukcesu. O takich rzeczach, których się często zapomina i które bardzo polecam, żeby jak najwcześniej zająć się wymaganiami niefunkcjonalnymi, żeby je uwzględniać w naszych user story, właśnie w tej części confirmation, żeby w razie czego one były możliwe do sprawdzenia i testowalne, tak? I używajmy te wymagania, które mamy niefunkcjonalne, żeby one też nie zostawiać ich na ostatnią chwilę, nie zostawiać ich na fazę implementacji, bo będzie źle. Dokumentujmy ciągle i późno. Późno to znaczy w ostatnim możliwym momencie, wtedy, kiedy jest to potrzebne. I ciągle to, o czym mówiłem, jak ten proces pracy z wymaganiami w technikach zwinnych powinien wyglądać, jak powinien taki idealny proces według mnie wyglądać. Mówiliśmy o repozytorium na poprzedniej, tak? To było na poprzedniej prezentacji. Ja uważam, że fajnie jest, jak jest single source of information collaboration space. To może być repozytorium, to może być pokój z mapami agile'owymi, karteczkami, kanbanami i tak dalej. Fajnie, jak ta wiedza jest dostępna dla wszystkich naszych członków zespołu i mamy ten collective wisdom. I nie blokujmy komunikacji. I chyba tym pozytywnym akcentem chciałem zakończyć moją prezentację. Dziękuję i czekam na pytania, jak ktoś ma. Ja chciałbym spytać to collective wisdom. W jaki sposób utrzymujecie, jak to u was wygląda? Jest to w ten sposób rozwiązane, że korzystamy z takich rzeczy, że nasze spotkania, robimy coś w rodzaju scrum meetingu, tak? Robimy taką rzecz, między innymi najważniejsza rzecz w tym collective wisdom, to jest to, że wymagania, już praca z raportami, z wymaganiami biznesowymi jest razem z testerami. To znaczy nasza praca jako analityków wyglądała tak, że my projektowaliśmy dane wymaganie, testerzy wiedzieli, jak je przetestować i czego tak naprawdę my chcieliśmy i czego chciał klient. I potem na tym etapie weryfikacji oni mieli wiedzę zarówno domenową, jak i zarówno mieli wiedzę, zrzuciliśmy tą część właśnie sprawdzania, czy cel biznesowy został osiągnięty na naszych inżynierów jakości oprogramowania. To jest jeden sposób, kiedy ta zarówno wiedza domenowa, zarówno wiedza o produkcie nie ucieka i oni wiedzą o sposobie pracy z produktem, jak mają go przetestować od samego początku, tak? Od pierwszych spotkań. Zabieramy testerów na spotkanie z klientem na przykład. Technicznie? Mamy kanban boarda na przykład naszego i wszystko jest dostępne przez jedną, znaczy w jednym miejscu, tak? W jednym pokoju, w jednym SharePoincie mamy dokumentację. Jest jedno miejsce, w którym można było wszystko zobaczyć, przejrzeć. Okej? Okay? Jakieś... Kto ma jeszcze pytania? Odblokowałam. A to już pójdzie? Skoro powiedziałeś, że wymyśliłeś nowy układ, nowe diagramy, w ogóle super,
wszyscy się do tego dostosowali, zespół, w którym pracowałeś, czy to jednak jakiś... Czy zmieniasz firmę, więc nie wiem, jak to ci się opłacało. Nie, słuchajcie, to jest idealny świat, to znaczy ja tak chcę, żeby tak było. Natomiast my jesteśmy agile, czyli wprowadzamy po kolei te rzeczy, tak? Znaczy mieliśmy pewien plan, jak coś takiego zrobić i głównym problemem był brak jakości w projekcie, więc tam najważniejsza rzecz z tych rzeczy, które było, to żeby testować wymagania, to była jedna z rzeczy, a druga z rzeczy, którą trzeba było zrobić, to traceability w naszym systemie, żebyśmy wiedzieli, nad czym pracujemy i jak to później przetestować i jak zmiany wpływają na to, co musimy testować i co do zrobienia. Także to była najważniejsza rzecz z wdrożenia takiego procesu. Natomiast nie wszystko, ja wam powiedziałem, w idealnym świecie, jak taki proces według mnie powinien wyglądać. Nie? No, przecież sorry. No. Na cuda potrzebujemy trochę czasu. Nie? Jak to było? Niemożliwe rzeczy. Nie robimy od ręki, tak? Na cuda potrzebujemy tydzień. Dobrze, słuchajcie, czy już jakieś pytanie? Nie bójcie się, słuchajcie, temat agile będzie jeszcze kontynuowany przez prelegenta, który widzisz się pali już do tego. Także Mateuszowi... O, Jarek się boi. Wow! Okay. Mateuszowi w takim razie dziękuję serdecznie.